Od kierowców korzystających z dwupoziomowego parkingu przy dworcu PKP w Tczewie otrzymaliśmy informację, że klatka schodowa pozwalająca na wyjście z parkingu zmieniła się w publiczną toaletę. Sytuację wyjaśniliśmy z dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych Przemysławem Boleskim. Szczęśliwie, nieszczęśliwie klatka schodowa przy parkingu ma to do siebie, że z jednej strony kierowcy, którzy tam korzystają, chodzą, widzą, co się dzieje. My cały czas zgłaszamy te pewne rzeczy, które się dzieją, czyli często, gęsto tam osoby bezdomne zrobiły sobie przytułek do pomieszkiwania. Przy współpracy z policją udało nam się chwilowo teraz pozbyć tego problemu, natomiast to, co się dzieje tam i nieczystości, które są pozostawiane najczęściej przez naszych mieszkańców. My oczywiście tam sprzątamy i regularnie tam usuwamy te nieczystości, natomiast jeżeli jednego dnia jest, a ktoś w nocy czy drugiego dnia z rana zrobi to, co zrobi i zanieczyści, no to te później efekty są takie, że bulwersuje części mieszkańców, a część po prostu robi te nieczystości tam zostawiając. Parking jest objęty monitoringiem, tylko jest tak pewne zakamarki, nie obejmują kamery. I teraz też planujemy zamurować lub zamknąć takie te kąty, gdzie kamera nie łapie, ale to są pomieszczenia, które są nieużytkowane kąty. Natomiast osoby bezdomne bardzo dobrze to zagospodarowywały dotychczas. My tam byliśmy z naszą kamerą i kamera nie odda tego, jak bardzo ta klatka śmierdzi. To jest też w pewien sposób nie tylko pewien dyskomfort dla osób, które z tej klatki korzystają, ale to jest też pewne niebezpieczeństwo epidemiologiczne zapewne. To jest sytuacja taka, z którą my staramy się jakby działać, tak? Jeżeli służby są, sprzątnęły w tym dniu, a jeżeli ktoś, jakiś delikwent się pojawi i załatwi swoje potrzeby wieczorem czy po nocy, na drugi dzień jest podobna sytuacja. My oczywiście zgłaszaliśmy też do patroli, bo to miejsce zaczęło być bardzo interesującym też dla młodzieży na spędzanie wolnego czasu wieczornego, nocnego na tym parkingu i to jest kultura osobista osób, za które my wszyscy później musimy ponosić konsekwencje, starając się sprzątać w miejscach, które są nieprzeznaczone do tych celów. A kiedy możemy spodziewać się tego, że te kąty, które są najtrudniejsze, kiedy one zostaną zamknięte? No my mamy w planach już to zrobić, tylko kwestia z organizacji pracy. Myślę, że okres kwietnia, maja to będzie zrobione.